Cześć, witam Was już w nowym roku. Mam nadzieję, że mnie widać. Nie chcę mi się zapalać wewnątrz światła. Powiem Wam, że... Co takiego się wydarzyło u mnie od ostatniego czasu, to... Poza tym, co widzieliście, byłem jeszcze w Gorzowie Wielkopolskim, w czwartek przed świętami. Podstawić naczepę do klienta, ale... Nie było tam żadnych rewelacji, wiecie. 4 godziny jazdy, zostawienie naczepy, i powrót na bazę, tak? Jedyne co tam się działo, no to znów jakiś wypadek na odwójce, była cała zablokowana. Jak jechałem w kierunku Gorzowa, to przede mną jechały straże. Że tam można powiedzieć, że widziałem, jak jechały dwie straże, dwie karetki w tamtym kierunku. Jak wracałem, to jeszcze wszystko było zakorkowane. Tam na tym wiadukcie to auta cały czas stały. Także no niestety. Nie chciałbym na to trafić. Szczerze powiedziawszy, już jak jechałem do Gorzowa, słyszałem, że gdzieś wypadek, że coś. Jeszcze widziałem te karetki. Mówię, no fajnie. Będę gdzieś stał i czekał, jak idzie. Ale. No, na szczęście udało się, że to nie na mojej trasie. Znaczy, wiecie, w ogóle nie jest szczęściem, że coś takiego się dzieje, nie? Ale no dobrze, że nie na mojej trasie, bo. No, musiał stać, nie wiadomo nawet, czy bym wtedy wrócił do domu tego dnia. A dodatkowo, co się takiego może ciekawego stało, no to przejeżdżałem przez te maty takie dla. Jak jest ta ptasia grypa tam pod Gorzowem, no to gdzieś tam na wioskach po prostu były takie maty. Trzeba było tylko zwolnić do 5 na godzinę, przejechać przez nie i jechać dalej. No to jakaś strefa pewnie. Niebezpieczna czy coś. Żadnych objawów grypy, żadnej od tamtego czasu nie mam. Gdzie to już minęły ponad 2 tygodnie. No i tak naprawdę od świąt, tak jak dzisiaj jest 9 styczeń, to dopiero pierwszy raz jadę na firmę. I to też nie ma nic wielkiego, bo na 7 rano po prostu szef. Klient ogólnie skarżył się, że jak jest naczepa załadowana, to bardzo szybko schodzi z niej powietrze. Cokolwiek to znaczy. No i teraz ta naczepa stoi na placu. Nie wiem, czy szef dał jakąś inną w zamian, czy co. Nie mam pojęcia, czy została odstawiona do klienta, czy klient sam ją wymienił. Wiecie, to są indywidualne sprawy pomiędzy klientem a moim szefem. Ja się zajmuję tylko tym, co, że tak powiem, szef mi powie, robię swoją robotę. Tak powiem, nie próbuję nic robić dodatkowo, że to znaczy nie próbuję nic robić dodatkowo. No, to co muszę, robię najlepiej jak potrafię, a się nie angażuję gdzieś tam w sprawy, które mnie nie dotyczą, nie? No bo to też wiem tylko tyle, że naczepa stoi na placu, jest, mówię, ma taką usterkę i na 7 rano jestem umówiony do serwisu. Tyle wiem. Mam ją odstawić i tyle. I wiem, że po prostu szef do mnie będzie dzwonił gdzieś koło 8, jak to tam wygląda. W ogóle mam w aucie poprzestawiany zegarek, wszystko, bo wczoraj sobie byłem w Jakuszycach na nartach biegowych. Pierwszy raz w życiu. Trochę mnie prawa noga boli, ale to jest już coraz lepiej, bo rano jak się obudziłem, to była tragedia. Co tutaj możemy więcej powiedzieć, że wróciłem, zrobiłem, no trochę kilometrów zrobiłem, bo ja nie jechałem z Wrocławia, tylko jechałem tam od siebie, za Zielonej Góry, Krasnodrzeńskie, do Jakuszyc i później z Jakuszyc do Wrocławia już ze znajomymi. Auto tak naprawdę normalnie odpaliło, wszystko przejechało tutaj. Dzisiaj rano przychodzę, przekręcam kluczek i jest tylko wow, wow. Mówię, dobra, wiecie, obecnie godzina 6 rano, w sumie to była 5:40. Tak mówię, no nie znajdę nikogo, żeby akumulator czy coś, no to jedynie taksówki. Zadzwoniłem do jednej firmy, nie było. Do drugiej, na szczęście był tam jeden kierowca, podjechał tam w 10 minut. Odpaliliśmy. 20 zł taka usługa. Także wiecie, majątek
majątek, nie majątek, no 20 zł przez własną głupotę wydane, bo zostawiłem światło tutaj włączone u góry. Po prostu chodziło przez całą noc. No także mówię, przez własną głupotę zapłaciłem 20 zł, ale no zapłaciłem, żeby po prostu zdążyć, żeby nie zawieść szefa, tak? Jeżeli mam być na siódmą, to robię wszystko, żeby zdążyć na tą siódmą, nie? Tak jak powiedziałem przed chwilą, że robotę swoją staram się robić jak najlepiej. Ja obecnie dojeżdżam na bazę, szczerze powiedziawszy nie chce mi się wyciągać, no bo przez to, że się trochę spóźniłem, nie chce mi się tutaj wyciągać uchwytów, bo cały czas chyba trzymam w ręce. Także po prostu ja tutaj sobie robię swoją robotę, a do was się odezwę, jak może już nawet w serwisie, nie wiem, zobaczymy tutaj na spokojnie, nie? Także ja tu właśnie już zjeżdżam na bazę, także trzymajcie się i do zobaczenia za chwilę. Naczepa przeszła przez serwis, tylko jest tego typu problem, że ciągnąłem przez, no tutaj te 5-6 km, które tu jechałem, ciągnąłem oponę, która się w ogóle nie obracała. Musisz tutaj popatrzeć, jak to fajnie wygląda. Jest zjechana praktycznie do zera w tym jednym miejscu, tylko no 6 km. Wiecie, najlepsze jest to, że poluzowali szczęki później i to dalej nie było żadnych efektów, nie? Na zapasie mam jakąś inną, która też tam średnio wygląda, że tutaj szef jeszcze gdzieś tam dzwoni. Ja mam tutaj na razie poczekać chwilę. Ała, boli mnie noga, powiem. O, ciężko się wchodzi. Było zimno trochę. 5 km przeciągnąć oponę. Wam jestem zły na siebie. Jestem zły, bo znowu coś cholera popsułem, no. Miało być tak pięknie, tak? Miałem przyjechać na serwis. Miało być. Wiecie, zacząłem się powoli zastanawiać też nad tematami do dalszych filmów, bo nie chciałbym robić takich filmów, że o, wszystko jest jak należy, że jeżdżę tylko z punktu A do punktu B i tak naprawdę nic się nie dzieje po drodze. Mówię, już się powoli zastanawiam, co wam tu nagrać. Ja się zastanawiałem nad otwieraniem naczepy całego boku, żeby pokazać faktycznie, jak się wszystko po kolei robi. Ale widzicie, przygody same mnie spotykają. Gdybyście mieli jakieś pytania, prośby, to co chcecie zobaczyć w przyszłości, nie wiem, bo dla mnie już pewne rzeczy są normalne, tak? A wiem, że wiele osób może mieć, nie wiem, może tak z ciekawości po prostu, nie? Bardzo też dużo pytań jest odnośnie moich studiów, jak ja godzę studia z pracą. Przede wszystkim pracy nie mam dużo. Ja w grudniu łącznie przepracowałem 5 dni. Obecnie mamy 9 stycznia, to jest mój pierwszy dzień. Także to też nie jest tak, że ja po prostu pracuję na cały etat i nie studiuję. Tylko to jest praca typowo dorywcza, nie? I tak jak na przykład dzisiaj jest już godzina 9. Sądzę, że odstawię tą naczepę, coś, będę pewnie koło 12 wolny. Także mam dla siebie też czas. Przede wszystkim sobie poukładałem tak plan zajęć, bo mam taki luźniejszy semestr, powiedzmy. Bo na poprzednich semestrach na pewno bym tego nie pogodził, tego co mam teraz. W ogóle bym jakiejkolwiek pracy nie pogodził. Miałem trochę więcej wolnego czasu. Stwierdziłem, dlaczego by nie. Szef tutaj wie, jaka jest sytuacja, wszyscy wiedzą. Czy w przyszłym semestrze będę pracował? Też nie wiadomo, wszystko zależy od tego, jak mi się plan poukłada, jak sesja pójdzie. Wyjechałem z serwisu, podjechałem na myjnię. Że to jest taka niezapowiedziana tutaj wizyta, to może po tym, co teraz stoi, wjadę.
Albo jeszcze po aucie serwisowym, bo ma przyjechać jakieś auto serwisowe, coś. Nie wiem, co to znaczy. Znaczy, podejrzewam, że ich jakieś tutaj. I mają te auto myć. I tutaj w zależności, jeżeli przyjedzie, to będę jeszcze czekał aż po nim. Jeżeli nie, to od razu wjadę, no ale... Widzicie, tak wygląda mój cały dzień. Nie wiem, co jest gorsze, czy takie siedzenie i czekanie na coś, czy jazda, gdzie człowiek wie, że pojedzie, odstawi, wróci. Tam przynajmniej jest człowiek w stanie sobie mniej więcej zaplanować czas, nie? Wie, ile mu tu zajmie. A tu idąc rano do pracy, nie wiedziałem, czy ja wyjdę o 10, 15 czy o 18. Nadal nie wiem. Czekam na myjnię, skończę myjnię i będę czekał na dalsze dyspozycje. Mam nadzieję, że już będzie powrót na bazę. Aczkolwiek jeżeli coś wyjdzie, no to będzie trzeba jechać, nie? Tutaj zobaczymy. O, już wyjechał. Miał być 45 minut, pamiętam. A wyjechał już po 40, stoi na zewnątrz. No siema, także widzieliście, jakie mają fajne pokoje na Volvo. Tutaj obok tej myjni, gdzie się myjemy. Że 40 minutek tam można sobie faktycznie posiedzieć. Jest fajnie ciepło, telewizorek, internet, jakby ktoś chciał. W sumie mogłem wam na komentarze podpisywać, ale nie chciało mi się. Fakturka wzięta na firmę. 150 zł za mycie zestawu. Tylko tyle, że czekam na dalsze dyspozycje od szefa, co mam robić. A zauważyłem, teraz jak przeglądałem dowód rejestracyjny, że 2 dni temu skończył się przegląd, nie? A jutro to auto ma jechać na do Niemiec niby. Także no jest wesoło, powiem wam, że zaraz zadzwonię do szefa, co z tym faktem. On sądzę, że po prostu zapomniał, nie? Chcę tyle tych przeglądów i tak dalej. I po prostu nie wie o tym, że coś takiego ma miejsce. Sobie pomyślę o tym, jakie ja straty czasami robię do firm. Ale mam wrażenie, że to jest wpisane w koszta. Przynajmniej tak jak jeżdżę. No trochę szkoda, nie? Myślałem, że będzie fajnie, a wyszło jak zwykle. Trochę głośno, ale już jestem bez kół. Już jestem bez kół, już się te koło wymieniają. Fakturkę widziałem na 1000, chyba nie pamiętam, 1600.
tylko dwie opony, także myślałem, że będzie więcej, wiecie, bo ten, ale w takim układzie tutaj zaraz idą naczepy, te idą koła, później jeszcze przegląd i z tego co wiem, to jutro ta naczepa jedzie na Berlin. A jeszcze dzisiaj byłem taki dobry, że wyskoczyłem sobie z ciągnika tam na kostce w okolicach studzienki kanalizacyjnej i było mokro. I było tak mokro, że się wyrąbałem, to znaczy mokro. Już było zamarznięte, nie? No. Ale po prostu się wyrąbałem i... No to jeszcze mnie tyłek teraz gram. Nie dość, że noga, to jeszcze tyłek. Mi się dosłownie... Nogi mi się rozjechały, nie? No. Ale no... Manik. Fajnie wygląda. Nie, no to widzicie. Po prostu cały dzień się człowiek szlaja po serwisach. I też tak można, nie? Ale nawet trzeba. Siemanko. Powiem wam, jak już widzicie, jest ciemno. 17:30, ja dopiero wyjechałem z pracy. Powiem wam, zdarzyło się coś, czego nie lubię. To znaczy, robota była planowana, a ja się dowiadywałem o tym 2 minuty przed. To, że tam na początku narozrabiałem z tą przyczepą, później jadę sobie autostradą, bo do znajomego, później podjechałem na serwis, gdzie mi wymienili te opony, co też widzieliście, następnie na przegląd ciężarówki, czego wam nie pokazałem, bo to już było na pośpiechu. Jak dosłownie dojeżdżałem do tego przeglądu, to dowiedziałem się o tym, że są kolejne naczepy, które muszę odstawić na serwis. I tak naprawdę tylko jedną z nich, które tam stały na placu, nie wiozłem na serwis. A tak to każdą. Tam i z powrotem, plus no do każdej coś było, z każdą coś było nie tak. Znaczy z każdą było coś nie tak. No. Tak dosłownie, jeszcze tam trzeba było porządek na placu porobić, że też mnie trochę sprzątania dosłownie takiego, że tu podczepić się, podjechać 2 metry, odczepić się. No, wiecie, gdybym po prostu wiedział o tym rano, co mam do zrobienia, że która naczepa kiedy i tak dalej, to tą robotę bym sobie poukładał jakoś. A tak to, wiecie, tak się dowiaduję o tym, że coś, co na pewno było planowane wcześniej, że tą naczepę tu, tą naczepę tu i tak naprawdę od 6 rano do 17:30 człowiek w robocie i to jest kolejny dzień, gdzie jestem ponad 10 godzin w pracy i no i powiem szczerze, jestem tym zmęczony, tak, że miało być fajnie, miało być czasami 2 godziny, czasami 3. Tak, czasami 2, czasami 3 godziny, ogólnie czasami czasami właśnie 5 godzin, czasami 10, czasami 15, a tak naprawdę wychodzi na to, że ja cały czas po 12-13 godzin jestem w robocie. Dlatego jeżeli to się nie zmieni przez najbliższe pół miesiąca, to będę na pewno negocjował podwyżkę, bo albo po prostu odejdę, bo wiecie, robota nie, jest fajna. Jest fajna, ale nie za te pieniądze. Bo tutaj godzinowo, jak facet wziął kalkulator, mi przeliczył, to wychodzi mi prawie cały etat. Tam, no nie wiem, policzę sobie 13 dni razy średnio te 11 godzin, powiedzmy. I, no i wam wyjdzie, nie? Za 2000 zł. Dlatego no, ja będę negocjował dniówki. Ja będę się starał, żeby te dniówki były na poziomie tych 180 do 200 zł na rękę. Bo nie, no mam dosyć takiego, wiecie, planowałem sobie właśnie, że koło 16 już będę z powrotem i pozałatwiam parę rzeczy, a tu się okazuje, że niestety, ale cały czas praca. No i wiecie, gdybym na przykład wiedział, że muszę odwiedzić te 6 punktów, czy zrobić tam 6 rzeczy,
okej, okay, jestem psychicznie na to przygotowany, że to musi zostać zrobione, a nie, że człowiek wraca już, wysyła SMS-a, że wracam, co dalej, się dowiaduje, teraz ta naczepa tu. Nie, że muszę o tym z szefem pogadać, no. Niestety, jeżeli ma nam się współpraca układać, to nie może to wyglądać w ten sposób. Musimy współpracować, a nie... Jestem trochę zły. Byłem zły na siebie rano za te opony. Teraz jestem bardziej zły na spedycję. O ile to tak można nazwać? O logistykę. Jestem zły na logistykę mojego szefa. Także co tutaj dużo mówić. Nie chcę się.